chodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, przenikasz serca, gładzisz grzech. Boże, Twa łaska nad nami. Dzisiaj święto Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie tego dnia, szczególnego dnia, do wielkiego daru Boga dla ludzkości, aby jeszcze bardziej zrozumieć, zatrzymać się i Bogu podziękować, młodzież naszego gimnazjum przygotowała przedstawienie pod tytułem Boże Miłosierdzie, oparte na dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej. Pan Jezus powiedział do siostry, że nie chce karać zbolałej ludzkości, ale chce ją przytulić do swojego miłosiernego serca
i napełnić ją pokojem. Bardzo się cieszymy, że jesteście, aby w takiej formie też Bogu za dar miłosierdzia złożyć hołd, podziękować. Zachęcamy do słuchania, do wsłuchania się w treść, bo Boże miłosierdzie to treść dla nas bardzo ważna, żeby ta treść padła głęboko w serca i w swoim czasie zakiełkowała i wydała dobre owoce. Życzymy wielu dobrych, głębokich, religijnych przeżyć podczas tego przedstawienia. Czas miłosierdzia. Cóż więc ofiarował ten, który ofiarował już wszystko? Miłosierdzie bez granic? To dla nas ludzi nadzwyczajny przejaw Bożej miłości. O miłość tę nie trzeba się dopraszać, nie trzeba o nią walczyć. Ona jest, ona ogarnia wszystkich, cały świat. Trzeba tylko powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku, jako trzecie z 10 dzieci w biednej i pobożnej rodzinie chłopskiej we wsi Głogowiec. Mała Helenka, bo takie otrzymała imię na chrzcie świętym, od dzieciństwa odznaczała się pobożnością, umiłowaniem modlitwy, pracowitością i posłuszeństwem oraz wielką wrażliwością na ludzkie biedy. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata, a jako 16-letnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Jak później się okazało, tę prostą dziewczynę Pan obdarzył wielkimi łaskami, darem kontemplacji, głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego, wizjami, objawieniami, ukrytymi stygmatami, darem proroctwa i
czytania w duszach ludzkich, a także rzadko spotykanym darem mistycznym zaślubin. Tej prostej, niewykształconej, bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy powierzył Pan Jezus wielką misję. Orędzie miłosierdzia, skierowane do całego świata, sam Pan Jezus skierował do niej następujące słowa. Wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. Wybrałem Cię na ten urząd, abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do ufności w przepaść mojego miłosierdzia. Wreszcie, po rocznej pracy jako pomoc domowa, przyszła chwila, w której się otworzyła dla mnie furta klasztorna. A było to 1 sierpnia 1925 roku, Wigilię Matki Boskiej Anielskiej. Czułam się niezmiernie szczęśliwa. Zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. A z mojego serca wyrywała się modlitwa dziękczynna. Jednak po 3 tygodniach spostrzegłam, że tutaj jest tak mało czasu na modlitwę. W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu. Droga matka przełożona wysłała mnie wraz z 2 innymi siostrami na wakacje do Skolimowa. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa, za kogo mam się modlić. Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. W najbliższą noc dał mi Pan Jezus poznać. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. Nagle znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednogłośnie, że największym dla nich cierpieniem jest utrata Boga. Kiedy wyszliśmy, usłyszałam taki głos wewnętrzny. Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, jaki jest Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany, jakby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby 3 źródła jasności. A z tej jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążały niebo i ziemię. Nic nie rozumiejąc z tego, zasmuciłam się bardzo. Wtedy z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel piękności niepojętej, z ranami jaśniejącymi, a z onej jasności było słychać głos taki. Jaki jest Bóg, w istocie swojej nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam 2 drogi. Jedna była szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości, muzyki i różnych przyjemności. Ludzie idący tą drogą byli weseli, tańcząc i bawiąc się, dochodzili do końca. A na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekła. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść. Jak szły, tak i wpadały.
a była ich tak wielka liczba, że nie mogłam zliczyć. I widziałam też drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska, usypana cierniami i kamieniami. A ludzie idący tą ścieżką byli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni potykali się o kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A na końcu tej drogi był piękny ogród, czyli raj. I dusze te wchodziły tam i zaraz zapominały o swych cierpieniach. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Ja pragnę, aby było święto miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem grzeszników. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żaden grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest właśnie ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Idź przez życie, czyniąc dobrze, abym mógł na kartach Twojego życia napisać: przeszła przez życie, czyniąc dobrze. Niech Bóg wciąż się tu sprawi, że ktokolwiek zetknie się z Tobą, odchodzi uszczęśliwiony, boś od Boga wiele wzięła, tak więc i innym dawaj wiele. Czyń ze mną, co Ci się podoba. Poddaję się, Panie, woli Twojej. Wola Twoja święta od dziś jest mi pokarmem. Błagam Cię, Panie, bądź ze mną w każdym momencie mojego życia. Dusza zbroi się przez modlitwę do wszelkiej walki. W jakimkolwiek dusza jest w stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić musi się dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. Każda dusza jest zobowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Dobram raju, aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu my i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci.
dzieci. Co się stanie z całym światem, gdy odejdziemy w zapomnienie? I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić? Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju. A tam całkiem jak u babci sad, w którym śliwy zakwitają. Siostra Faustyna została dopuszczona, aby być wyjątkowo blisko Boga. Otrzymała od Pana dar wizji i objawień, a oto jedna z nich, dotycząca ludzkiego życia. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylonej szaty wychodziły dwa promienie. Jeden czerwony, a drugi biały. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Szczęśliwy, kto w cieniu tych promieni będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Niech siostra idzie przez życie jak dziecko, zawsze ufna, zawsze pełna prostoty i pokory i ze wszystkiego zadowolona, ze wszystkiego szczęśliwa. Tam, gdzie dusze ludzkie się lękają, niech siostra przechodzi spokojnie, dzięki prostocie i pokorze. Niech siostra sobie zapamięta, że jak wody spływają z gór na doliny, tak też łaski Boże spływają tylko na dusze pokorne. Dziękuję za dobre rady, matko. Pewnego dnia obudziła się w duszy mojej tak wielka tęsknota za Bogiem. I w tym czasie udzielił mi Pan wiele światła poznania Jego przymiotów. Pierwszym przymiotem, jaki mi dał Pan poznać, to jest Jego świętość. Świętość ta jest tak wielka, że drżą przed Nim wszystkie potęgi i moce, a duchy czyste zasłaniają swoje oblicze i pogrążają się w nieustannej adoracji. Świętość Boża rozlana jest na Kościół Boży i na każdą żyjącą w Nim duszę, jednak nie w równym sobie stopniu. Drugim przymiotem jest Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istoty rzeczy i wszystko wobec Niego staje w odkrytej prawdzie. Trzecim przymiotem jest miłość i miłosierdzie. I zrozumiałam, że one są największymi przymiotami Boga. One łączą stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i miłosierdzie poznałam w tajemnicy wcielenia Bożego Słowa i w Jego odkupieniu. Tuż po odprawionej medytacji Faustyna usłyszała w duszy głos Pana Jezusa. Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom. A zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników,
bo ja pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitewka ta jest następująca. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Jeżeli siostra dalej tak pracować z łaską Bożą będzie, to jest tylko o jeden krok od ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Niech cechą siostry będzie wierność łasce Pana. Niech wszystkie dusze Bóg taką drogą prowadzi. Dziękuję za dobre słowo, Matko. Siostro, niech siostra pamięta, że bez pokory nie można podobać się Bogu. Niech się siostra ćwiczy w trzecim stopniu pokory. A to nie znaczy, że tylko się nie uniewinniać i nie tłumaczyć, ale także cieszyć się z upokorzeń. Jeżeli te słowa, które siostra mówi, prawdziwie od Boga pochodzą, niech siostra przygotuje swoją duszę na wielkie cierpienia. Proszę Ojca, ja wiem, że cierpienie jest największym skarbem na ziemi. Ono oczyszcza duszę. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w cierpieniu. Miłość mierzy się termometrem cierpień. Przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum, jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć. O, jak wielka jest obojętność dusz. Za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Bym umiała zawsze
serce moje było miłosierne, by współczuła cierpieniom mych bliźni i zawsze spieszyła im z pomocą. Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie. Niech przez serce mej duszy płynie Twa miłość do wszystkich ludzi. Pamiętaj o milczeniu. Jest ono mieczem w walce duchowej. Nie dojdzie do świętości nigdy dusza gadatliwa. Dusza milcząca jest silna. Wszystkie przeciwności nie zaszkodzą jej, jeśli wytrwa w milczeniu. Dusza milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się z Bogiem. Bóg w duszy milczącej może działać bez przeszkód. Ścigasz mnie, o Panie, swoją miłością. Jak promień słońca przenikasz wnętrze moje i przemieniasz ciemności mej duszy w jasność swoją. Czuję dobrze, że żyję w Tobie jako jedna mała iskierka, pochłonięta przez Twój żar niepojęty. Nie ma większej radości nad miłość Boga. Wiedz, że więcej mnie ranią drobne niedoskonałości dusz wybranych, aniżeli grzechy dusz świeckich, żyjących w świecie. Miłość ich jest letnia. Serce moje znieść tego nie może. Te dusze zmuszają mnie, abym je od siebie odrzucił. Inne niedowierzają mojej dobroci. To niedowierzanie mojej dobroci najbardziej mnie rani. Są dusze, które gardzą moimi łaskami i wszelkimi dowodami mojej miłości. Nie chcą usłyszeć wołania mojego, ale idą w przepaść piekielną. Ty, szafarko mojego miłosierdzia, mów światu całemu o mojej dobroci, a tym pocieszysz serce moje. Wnętrze mojej duszy jest jakby wielkim i wspaniałym światem, w którym mieszkasz Ty, Boże, i ja. Poza Tobą nikt nie ma tam wstępu. Na początku tego życia z Tobą przenikała mnie bojaźń i oślepienie. Twoja jasność oślepiała mnie i myślałam, że Ciebie nie ma w sercu moim. A jednak były to chwile, gdzie Ty, Panie, pracowałeś w duszy mojej. Ty, Panie, doprowadziłeś wolę moją do zjednoczenia ze świętą wolą swoją. O Panie, czuję w swej duszy otchłań niezgłębioną, którą Ty wypełniasz. Rozpływam się w Tobie jako jedna kropla w oceanie. O, dziękuję Ci, Boże, że zechciałeś zniżyć się do nędzy mojej, jako promień słońca do ziemi pustej i skalistej. To dzięki Twoim promieniom okryła się dusza moja zielenią, kwieciem i owocami i stała się pięknym ogrodem dla Ciebie, abyś Ty w niej odpoczywał, mój Panie. W pewnej chwili, kiedy Faustyna przechodziła korytarzem, usłyszała w swojej duszy takie słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której Cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał,
dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Nawet najzatwardzialszy grzesznik, jeśli choć raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego mojego miłosierdzia. Pragnę, aby cały świat poznał moje miłosierdzie. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, a która dusza w tym dniu przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Mów światu, że nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, a oto rodzaje mąk, jakie przeżywają nieszczęśliwe dusze. Pierwsza, która stanowi piekło, to utrata Boga. Druga, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecia, to świadomość, że nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta, to okropny ogień piekielny, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta, to ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący. I choć jest ciemność, to widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze. I widzą wszystkie zło swoje i innych. Szósta, która stanowi piekło, to ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma, to nienawiść Boga, złorzeczenia i bluźnierstwa. Są jeszcze męki dla dusz poszczególne. Tym, czym dusza grzeszyła, będzie dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Piszę o tym z nakazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się tym, że nie ma piekła, albo że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Człowiekiem się stał.
człowiek skona, z miłością zniósł strach i ból. Każdy grzech na krzyżu spłacił swoją krwią. Czy wierzysz, że on żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźni. Nie możesz się od tego wymawiać ani usprawiedliwiać. Podaję Ci 3 sposoby czynienia miłosierdzia bliźni. Pierwszy, uczynek miłosierny, różnego rodzaju. Drugi, słowo miłosierne. Gdzie nie można czynem, tam słowem działaj. A trzecim jest modlitwa. Jeśli nie będziesz mogła okazać ani czynem, ani słowem, to pozostaje modlitwa. Modlitwę rozciągaj tam, gdzie nie możesz dotrzeć fizycznie. Ćwicz się, moja córko, w miłosierdziu. W duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie szczęście jest w Nim, które rozlewa się na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I dał mi Pan Jezus poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w oczach Boga nieskończoną wartość, a jest nią miłość, Boża miłość. Szczęśliwa dusza, która już tu na ziemi cieszy się szczególnymi Jego względami. Cieszę się, że jestem taka maleńka, bo dlatego, że jestem mała, nosi mnie na swoim ramieniu i trzyma przy swoim sercu. Nie lękaj się mnie, duszo, ale ufaj mi, bo dobry jestem i na wieki moje miłosierdzie. Jezus był przybity do krzyża i w wielkich mękach. Dusza moja została przeniknięta cierpieniem Jezusa. Wielka tajemnica dokonuje się w czasie mszy świętej. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej mszy świętej. O gdyby dusza cierpiąca wiedziała, jak ją Bóg miłuje, to skonałaby z radości i nadmiaru szczęścia. Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany serca Jezusowego, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, zawarte w sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, ufam Tobie. Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei, ufam Tobie. O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Najwyższy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień mojej sprawiedliwości. Lękam się życia, jeśli w którymś dniu nie mam komunii świętej. Jezus utajony w hostii jest mi wszystkim. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło. Tu w chwilach udręki szukam ukojenia. Jesteś przedmiotem mojej nienawiści. Tysiąc dusz mniej niż szkody robi, aniżeli ty, kiedy mówisz o wielkim miłosierdziu wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga. A ja zostaję z niczym. A nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Bożym. Dziś po komunii świętej Jezus dał mi kilka wskazówek, jak walczyć z pokusami. Nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast powiedz o niej spowiednikowi. A wtedy pokusa traci całą swoją siłę. Dalej w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność, proś o pomoc Matkę moją i świętych. Miej zawsze tę pewność, że ja na Ciebie patrzę i wspieram Cię. I wiedz, że zwycięstwo zawsze jest po Twojej stronie. Pokusa daje sposobność do okazania mi wierności. Wiedz, że te chwile, które Bóg dostąpił w Twoim życiu, a więc oschłości i poczucia swej nędzy, dały Ci poznać, jak mało sama siebie możesz. Pouczają Cię, jak należy cenić sobie łaski Boże. Bądź wierna w swoich obowiązkach i ćwiczeniach. Sekretarko moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych, bo to dla nich zstąpiłem na ziemię, dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie zbliżyć. Oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. Widzę tyle piękna wokoło rozsianego, za które nieustannie składam Ci dziękczynienie, ale spostrzegam, że niektóre dusze są jak kamienie, zawsze zimne i nieczułe. Dziś przyszedł do naszego klasztoru młodzieniec. Był boso, miał odkrytą głowę i podarte ubrania. Poprosił o coś ciepłego do jedzenia. Znalazło się trochę zupy, którą podgrzałam i wzdrobiłam trochę chleba. Kiedy odbierałam od niego kubek,
Poznałam, że jest on panem ziemi i nieba, ale zaraz znikł mi z oczu. Boże, Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech. Boże, Twa łaska nad nami jest. Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech. My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej. Pragniemy więcej mocy, Ciebie, więcej łaski Twej. Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. Panie, Twa łaska nad nami jest. Przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech. Działasz w mocy pośród nas. Przenikasz serca, gładzisz grzech. My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej. Pragnie Jezus powielokroć przypominał siostrze Faustynie, aby zachęcała ludzi do zgłębiania
i uwielbiania Bożego miłosierdzia. Powiedział do niej Pan Jezus takie słowa. O 3:00 godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Jezu, oto serce moje jest dla Ciebie mieszkaniem. Do niego oprócz Ciebie nikt ani nic wstępujemy. Ty sam wypoczywaj w nim, jako w pięknym ogrodzie. O, jak się cieszę, że moje serce może być mieszkaniem dla Ciebie. Jest ono świątynią, w której Ty ustawicznie przebywasz. Miłosierdzie Twoje, jak złota nić, jest przeprowadzone przez całe nasze życie i utrzymuje nasz kontakt z Tobą. Przypominam Ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije 3:00 godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową. A jeśli nie możesz jej odprawić, to wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie. I jeszcze jedno. Córko moja, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na Twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego. Zapisałem Cię na rękach moich i wyryłaś się, duszo biedna, głęboką raną w sercu moim. Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, abym wróciła ze swej drogi, ale nie mam ani odwagi, ani siły. Ja jestem siłą Twoją i ja dam Ci moc do walki. Panie, poznaję świętość Twoją i lękam się Ciebie. Dlaczego lękasz się Boga miłosierdzia? Świętość moja nie przeszkadza mi, abym był Ci miłosierny. Patrz, duszo, dla Ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum. I z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca Twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą. Masz przystęp do mnie w każdej chwili. O każdej porze dnia chcę z Tobą mówić i pragnę Ci udzielać łask. Panie, lękam się, czy przebaczysz mi tak wielką liczbę grzechów. Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędze Twoje i całego świata. Dla Ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Zwyciężyłeś, o Panie,
kamienne serce moje dobrocią swoją. Oto z ufnością i pokorą zbliżam się do Twojego miłosierdzia. O Panie, czuję jak łaska i pokój spływa na moją biedną duszę. Pomnażaj we mnie miłosierdzie swoje, bo widzisz, jak słaba jest dusza moja. Kiedy Faustyna weszła na chwilę do kaplicy, powiedział jej Pan: Córko moja, pomóż mi zbawić pewnego konającego grzesznika. Odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go anioł stróż, ale był bezsilny wobec wielkiej nędzy tej duszy. A całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak kiedy odmawiałam tę koronkę, ujrzałam Jezusa. Z Jego serca wychodziły promienie, które ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu, a chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Wtedy zrozumiałam, że ta koronka odnowiana przekonających uśmierza gniew Boży. Patrz, jak to wszystko sprzeczne, co ci Jezus daje. Każe ci zakładać klasztor, a daje ci choroby. Każe ci starać się o święto miłosierdzia Bożego, a przecież takiego święta wcale świat nie chce. Po co obchodzą cię inne dusze? Ty powinnaś się sama za siebie modlić. Grzesznicy, oni nawrócą się bez twoich modlitw. Nigdy nie mów o miłosierdziu Bożym. A szczególnie nie próbuj nawracać grzeszników na miłosierdzie Boże, bo im należy się sprawiedliwa kara. Patrz, aby być dobrą zakonnicą, wystarczy być tak jak wszystkie inne. Po co narażać się na tyle trudności?
Jezu mój, oto widzę, że przeszłam wszystkie etapy życia za Tobą. Dzieciństwo, młodość, powołanie, prace apostolskie, tabor, ogrójec. A teraz już jestem z Tobą na Kalwarii. Chętnie poddałam się ukrzyżowaniu, chociaż niejednokrotnie słyszę głos pokusy wołającej do mnie: zstąp z krzyża. Ale moc Boża wspiera mnie i umacnia. O Jezu, mój Mistrzu, łączę swoje pragnienia z Twoimi pragnieniami, jakie miałeś na krzyżu. Pragnę spełnić wolę Twoją świętą. Pragnę nawrócenia dusz. Pragnę, aby uwielbione było miłosierdzie Twoje. Pragnę, aby święto miłosierdzia było obchodzone na całym świecie. Napisz, że jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem moim ściągam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, że wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienie. Przemawiam przez głos Kościoła. A jeśli uderzę mnie wszystkie łaski moje, zostawię ich samych sobie. Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Jezusa mogło uczynić zadość Twojej sprawiedliwości. Ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas wszystkich, jedynie z miłości. Ty, o Panie, odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać z nami i pozostawiłeś sam siebie w sakramencie Eucharystii i otworzyłeś nam na oścież miłosierdzie swoje. Ty wzywasz wszystkich do swej krynicy miłosierdzia. Tu jest przybytek Twego miłosierdzia. Tu lekarstwo na nasze niemoce. Do Ciebie, zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze. Jedne, jak jelenie spragnione Twej miłości. Inne, by obmyć grzechów ranę. Jeszcze inne, by zaczerpnąć nowych sił życiem zmęczonym. Kiedyś konał na krzyżu, w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, a pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia swego. Dnia 5 października 1938 roku o godzinie 22:45 siostra Maria Faustyna Kowalska po długich cierpieniach, znoszonych z wielką cierpliwością, odeszła do Pana po wieczną nagrodę. 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a 7 lat później, 30 kwietnia, została kanonizowana i od tamtej pory jest szafarką Bożego Miłosierdzia w niebie. Wyprasza łaski u Boga dla grzeszników i świata całego. O Panie Jezu, naucz nas takiej ufności w Twoje miłosierdzie. Daj nam tyle mądrości i siły, abyśmy potrafili przejść przez życie, pełniąc Twoją wolę. O
według litości serca Jezusowego usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmogący, miłosierny Boże, litość Twoja jest niepoliczona i choć nędza mojej duszy jest ogromna, tak jak morze, okaż mi miłosierdzie Boże. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wiekuista Trójco dobry Boże, litość Twoja jest niepoliczona, a więc ufam tak niezbicie w miłosierdzia Twego morze. Okaż mi miłosierdzie Boże. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie, rozsławiona jest po świecie całym. Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie. Okaż mi miłosierdzie, Panie. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, okaż mi miłosierdzie swoje. Moi kochani, to dzisiejsze wieczorne spotkanie było również hołdem, jaki złożyliśmy Ojcu Świętemu, błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Bo to on w
beatyfikował i kanonizował siostrę Faustynę, on prowadził na cały świat święto Bożego Miłosierdzia. I ten wieczór chcieliśmy przede wszystkim właśnie jemu dedykować, zastanawiając się i dziękując Bogu za ten największy dar Bożego Miłosierdzia. Bardzo dziękuję ze swojej strony młodzieży za to piękne ukazanie Bożej miłości. Szczególne podziękowania dla siostry Faustyny i ukłon i dla Pana Jezusa. Bardzo dziękuję Pani Anecie, która przygotowała utwory, które pomogły nam rozważać, przeżywać te tajemnice związane z Bożą miłością, z Bożym miłosierdziem. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim Wam, którzy chcieliście tu przybyć, a tak nieskromnie powiem, że w tej naszej grupie jest przynajmniej 4 parafie. Kotuń, Pilawa, Boże Ciało i Piszczec. Szczególnie moim gościom, przyjaciołom i byłym parafianom w sposób szczególny dziękuję za przybycie, za obecność. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Panu Mariuszowi, który to dzisiejsze spotkanie, przedstawienie nagrał po to, aby ono żyło. Dziękujemy wszystkim za obecność. I jeszcze na zakończenie pragnę złożyć serdeczne podziękowanie księdzu Mirosławowi za pomysł. Za pomysł tego przedstawienia, za scenariusz i za reżyserię. Dziękujemy serdecznie. Powiem tylko tyle, że jak Pan Bóg pozwoli, będzie chciał, to coś jeszcze będzie. Ale dzisiaj to już wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.